Wyczuwam obecność najemników. Najemników? Świetnie! Zbliżają się. Przygotuj się do ataku. Dlaczego po prostu nie zastrzelimy ich z łuku? Jeśli zastrzelimy tego blondasa z łuku, to zniszczymy jego moc. Ale jest jeszcze jeden powód. Jaki? Chcę się pobawić z tymi frajerami. A więc to wy zabiliście moich rodziców i pracowników? Tak. Było zabawnie. Czas, abym pokazał wam, jak walczą ludzie z kontynentu. Nie rozśmieszaj mnie. Zginiesz jak pies. Jesteście świadomi tego, co robicie. Arganis opęta wasze dusze. Milcz, głupcze. Myślisz, że przestraszę się kogoś takiego jak ty? Zaraz przywalę ci w mordę. Więc zrób to. Przestań. Musimy zabić tylko blondyna. Ty zabij Salviusa, a ja wezmę się za tego idiotę. Chyba nie będę musiał iść na farmę po złoto. Ten najemnik miał mój mieszek. Dobrze, więc chodźmy do miasta. A, i tak w ogóle... Od kogo kupujesz broń? Od Hakona. Tę samą broń, tylko że po niższej cenie można nabyć u Harada. Zaraz. Przecież Harad nie sprzedaje broni, tylko ją wyrabia. Nie musisz mu płacić. Harad wykuje dla ciebie broń w zamian za przysługę. He? Nie rozumiem. Aby zdobyć swój miecz, musiałem zabić bandytów, którzy napadali na jego przyjaciela. Ale tobie nie będzie kazał robić coś aż takiego trudnego. Skąd ta pewność? Bez obrazy, ale nie wyglądasz na osiłka. Chodźmy. Czego? Potrzebna mi broń. No to idź na targowisko i kup sobie jakiś miecz. A może mógłbyś coś dla mnie zrobić? Przynieś mi bryłkę rudy, a wykuję dla ciebie dobry miecz. Gdzie mam szukać? Gdybym wiedział, nie prosiłbym cię o to. Wiesz, gdzie mogę znaleźć trochę rudy? Jestem na tej wyspie od kilkunastu dni, a znam ją lepiej od ciebie. Sądzę, że można coś znaleźć na przystani. A więc pójdę tam. I jeszcze jedno. Tak? Nie musisz mi pomagać. Sam sobie poradzę i sam zabiję Arganisa. Wątpię. Posłuchaj! Słucham. Przecież prawie mnie nie znasz. Dlaczego mi pomagasz? Bo potrzebujesz pomocy. A ja liczę, że jeśli pomogę teraz tobie, to ty pomożesz później mi. A na czym miałaby polegać moja pomoc? Zamierzam upolować smoka. Jego łyski są sporo warte. A więc zależy ci tylko na kasie? No dobra, niech będzie. To już wasz koniec.
Zabiję cię, sukinsynie. Dlaczego zabiłeś moich rodziców i pracowników? I czego chcesz ode mnie? Masz sobie moc. Moc, której nie umiesz korzystać. Która nie jest ci potrzebna. Ja potrzebuję tej mocy, aby zlikwidować wszystkich wierzących dinosaur. Ale po co chcesz zabić mnie? Na zabawę. Jeśli mam sobie moc, to oznacza... A więc na tym polega ma moc? Tak, syn. Przybądź, panie. Dobrze, że mnie przywołałeś. Tam na mnie jeszcze wybrać całe miasto. Zamknij mordę, bracie. Nie widzisz niczego poza złem. Zniszczę wszystkich twoich wyznawców. Nie ma być, bracie. Mimo iż jesteś najstarszym z wolą, jesteś idiotą. Dlaczego ona mówi męskim głosem? Już niczego nie rozumiem. Ja nie mam żadnych mocy, więc sobie pójdę. Nie pójdziesz. Twoja dusza będzie potrzebna do rytuału. Dość! I nosie, beriarze, wracajcie tam, skąd przybyliście. A wy, Salius i Eraganis, od tej pory jesteście pozbawieni swoich specjalnych zdolności.